Ale wyjeżdżasz, no to spoko. Jeszcze jeden zakręt mi został, nie? Czy to tam jeszcze dwa? No jeszcze dwa są. Aha. Znaczy ja do mnie jeszcze jeden. Ale ogólnie przed no, jest jeszcze dwa. Tak. Już nawet nikt wyskoczył. Okej. Chyba możemy jechać powoli. A ja na tych zakrętach raczej włączam blokady dyferencjału, bo to kamienie są mi... Wypycha cię do przodu wtedy, wiesz, jak skręcasz. Właśnie wcześniej miałem problem z kamieniami, bez blokady się nie obeszło. No to wtedy tak, to trzeba użyć na chwilę. Ale ogólnie przy skręcaniu lepiej wyłączyć. No ja tak ścinam te zakręty, że raczej blokada potrzebna. No lepiej nie ścinać, bo właśnie cię może wywalić. Dobra, okay. Jedynkę plus sobie włączę, jeżeli zdążę. A dobra, udało się. O, teraz to popyla. Tu już chyba dalej nie zajadę na jedynce plus. No ja zajechałem cały ten... O. Silnik mi zgasł i troszkę mnie wyrzuciło na pobocze. O, widzę cię, no. Ale tak dajesz radę. Daję. Ja zrobiłem tutaj duży łuk, wiesz? Wyłączę sobie tą blokadę, tak jak mówisz. No faktycznie lepszy promień skrętu jest, tak. No bo tak to cię wypycha do przodu, no. Wszystkie koła kręcą się tak samo wtedy. No, taka trochę podsterowność jest jakby. Dobra, czekaj, musimy zerknąć na mapkę. Aha, to chyba dobrze się pojedzie. Czekaj. No, to tam już sama, nie będzie raczej. Sama droga asfaltowa jest tutaj. Wydaje mi się, że na automacie, jak wchodzą te wyższe biegi, to się jeszcze szybciej jedzie niż na 1C+, nie? Czy jak to jest? No, chyba trochę szybciej, ale to już na czwórce musisz jechać, żeby tak szybko. No, dogoniłem cię, bo tu na 1C jadę. Plus, znaczy się. Okej, okay, już jadę, spoko. Ja sobie tu zawsze wyłączam na asfaltowej wszystkie te blokady i AWD, bo nie ma potrzeby i tak się. No ja blokadę szybko wyłączyłem, ale o AWD zapomniałem, ale już też. Ty jedziesz na 1C+, nie? Tak. No to ja trochę wolniej. Zaraz, uciekłeś? Aha, bo ty na automacie. Ja czwórkę już biłem właśnie teraz. O kurde, ale zapieprza. No właśnie widzę, jak mi żeś odjechał. Tutaj też się zmieni na automat w takim razie. Fajnie ta fizyka wygląda, kurczę. No. Jak samochód reaguje na podłoże, nie? No ja czekam na aktualizację, żeby jakieś nowe rzeczy dorzucili. Ja myślę, że już będzie nowa gra, a nie nowe rzeczy prędzej. No na stronie pisali, że niebawem będą nowe samochody i kamera w kokpicie. No co ty? To by było fajnie. No zapewniali tak na oficjalnym fanpage'u, tak więc... Ale zadriftowałem, kurde. Tak, ja na jedynce jadę i się dziwię, że nie wbija mi dwójki. Z automatu nie włączyłem. A ja już dojeżdżam do celu. Wow! Ale uszkodzenia załapałem pod koniec, jest taki wybój dosyć spory. No, też się już rozpędziłem nieźle. No i rozładuj. Dwie sztuki. I zobaczymy, czy coś dodało, czy nie. Czekaj, mapka. No jest, 2 na 8. Ty też masz 2 na 8? Zobaczę. A nie możesz zerknąć teraz, tak? Mam. 2 na 8 jest, tak no więc... to super, to powinno działać. Dobra, to więc ja wracam do warsztatu naszego. Wezmę sobie tą furgonową. Nie wiem, czy się... No nie wiem, czy się właśnie nie zderzymy tutaj. No ja tutaj się nieźle rozpędziłem. Wow, ja też. Wow, zrzuciło! Wow, ciebie też! Okej, okay, dobra.
Dobra, jak tu trzeba skręcić. O, ale szybko się przejechało tą asfaltową. Jak się jedzie na czwórce, to naprawdę. Ja myślałem, samochód, że gdzieś. Samochód nieźle pędzi, nie? Myślałem, że gdzieś to koło warsztatu jesteśmy dopiero, a to już przy celu. No, całą mapę przejechaliśmy na tym asfalcie. A przejeść taką drogę w tyle czasu, ale po bezdrożach. O, tutaj coś jest chyba do odkrycia. Nie, przede mną jest ukrywanie, ale nie wiem, czy to nie jest gdzieś czasem za przepaścią. Ja bym to chętnie odkrył. Oni właśnie często dają tak te wszystkie odkrywania gdzieś tam w dolinie jakieś, czy w dziurze, tak ciężko dostępne, więc... Dobra, zobaczę. Plus 2 punkty ładunku. Zobacz, czy tam masz coś u siebie. 4 na 8. Czekaj. Jest, 4 na 8, no to super. No bo tak dalej. O dobra, widzę ukrywanie, świetnie. To przy okazji to załatwimy. To co? Bierzemy teraz te takie furgonowe rzeczy, to z plandeką w sensie, żeby odblokować warsztat, bo to chyba to chodzi, nie? Zajedziemy, odblokujemy tam ten warsztat po drodze. Będzie wtedy blisko do drewna. No. O. Ja bym jeszcze po paliwo skoczył, bo mam 101 litrów. No to w warsztacie od razu ci się wszystko naprawi i paliwo uzupełni. W tym głównym się uzupełni, tak? Tak. No to spoko. Gdzie ty jesteś? No to jest ciężarówka jakaś. Nie wiem, czy to jest ciężarówka typ AS469. Który to był? To jest chyba, są chyba te złomy. Mówisz? Mi się wydaje, że to jest UAS, no, ale tak? To niewiele lepsze. Zobaczyć? No to jest centra na mojej wysokości. Bym skręcił w prawo i jestem. No dobra, to odblokuj, zobaczymy. A to nie wiem, to ja też muszę to odblokowywać. Zobacz, co to jest może. Może to jest to takie duże coś. Ten mas duży, nie? No. Aha, to jest tutaj... Pamiętam to miejsce, no. Tylko nie pamiętam, jaki samochód tu był. Ale chyba właśnie UAS, więc... Ale pojadę, zobaczę. No i chyba trochę za daleko pojechałem. A nie łatwiej by było w ogóle się odholować do warsztatu niż jechać? No ale jaka wtedy to przyjemność? W sumie racja. Dobra, zobaczymy co ja tam... Łe, UAS, dobra. Jadę. Czyli UAS to który to jest? Ten jeepek? To jest ten taki mały jeepek. To bez sensu. To on jest tylko na do odkrywania jest słaby, nie? Bo czasami nim się nie wjedzie w niektóre miejsca. No, to się potrafi w pierwszej lepszej kolejnie zakopać na amen. No, dokładnie. Dobra, jestem już w warsztacie. Wezmę tak jak mówiłeś. To ja się odholuję, żeby już nie było tutaj. Nie, spoko. Poczekam przecież. No, tylko ja mam jeszcze kawałek. To co? Dobra. Przejadę się, bo coś się fajnie zasuwa na tym asfalcie. Na dwozie z plandeką. Kurczę, gdybym wiedział punkty naprawy. Czy to na pewno jest to? No. Oj, na kamieniach się. Czekaj, aha, liczba punktów warsztatu. 2, dobra, to jest to. To jest to. Czyli po prostu te z plandeką. To tak jak mówiłeś. Jak weźmiemy, ile tam potrzeba do tego warsztatu? 4. 4, czyli ty musisz też wziąć. No. To by było świetnie. Dobra, już mam paliwo pełne, samochód zatankowany, gotowy do jazdy. Będę czekał na ciebie na asfalcie, ustawię się tak, żebyś już skręcił. Wow, ale wyskoczyłem. Mówię ci, ten pad od Xboxa jest świetny. W większości grach nawet takich strzelanek FPS-ów można spokojnie grać. Wiem, bo mam Xboxa, więc wiem, jaki jest genialny. No. Ale nie mam podłączenia do komputera, tak więc... Nie masz tej przejściówki, a to kosztuje chyba ze 2 złote. No widziałem tam w różnych sklepach, jeszcze nie kupowałem, ale to chyba sobie Warto, no. Naprawdę. Czyli do co, gier ja pierwszy, wyścigowych, tak? No jedź. Dobra. Do gier wyścigowych to jest kozak. No. W Driverze na przykład się świetnie jechało na tym... Na San Francisco? No. No,
Aha, rozpędziłem się, ale uszkodzeń nie załapałem. Nie, ten, nie złapałem żadnych. O, oh, fuck. Jedziesz? Jak się fajnie zahaczyłem. Kurde. Nieźle. A. Dobra, dobra, dam radę, jedź, jedź. Mhm. Tu chyba na dwa razy będzie trzeba. Ścinęłam. Okej. Okay. Oby mi nie wywaliło gry. Oby, ale będziesz mógł dołączyć do mnie w razie czego. No, bo w sumie ty jesteś serwerem. A, dobra, już się odwiesiło. O... Ratować? Czy... Nie, spoko, spoko. Tylko myślałem, że wykręcę od razu, a się nie udało. Lepiej nie rytuj, jak się z tego wyspanie, to już potem jest ciężko. No. Wrócić. Szczególnie, że tu taka skarpa wysoka jest. Jakbyś, jakbym stąd spadł, to już chyba koniec. Przynajmniej warsztat blisko. No i gramy na tym zwykłym trybie, więc tutaj się można przywrócić. Cholera. A, bije się jedynka. Ja do sobie na automacie, jest okej. Okay. To ja też sobie wrzucę automat. No, dobra. Wyskoczyłem. Daleko tam za mną jesteś? Czy... Zaraz za, zderzak... A, za zderzakiem, no. Jedziesz na jedynce? Na automacie teraz. O, właśnie, lepiej nie mieć automatu, kurczę, jak się podjeżdża, bo... No wiem, wiem, wiem. Zrujnować. Właśnie, nie zmienią. Chwila, chwila. O, staczam się. Nie, nie wsteczny. Tak. Nienawidzę tutaj tej skrzyni biegów na klawiaturze. Tą myszką ciężko jest. Jak tam wygląda sytuacja? Okej, okay, mogę podjeżdżać. Tylko, że ta skrzynia biegów jest na tyle dobra, że ona nie ten, automatyczna, że nie zmienia na wyższy bieg raczej, jak się jedzie ten. Gdzie? No, jak się wjeżdża pod jakieś góry, czy no. W płocie, więc... Też... Jedziesz? No, tak, tylko tutaj patrzę, gdzie jest... gdzie jest... No w prawo, to prosto, nie? No, gdzie jest ten warsztat? No. Światło włączę. Albo nie. Tutaj śmiesznie jest, że w nocy lepiej widać bez świateł niż ze światłami często. To zależy. Jak w lesie, czas... to jednak światło, ale... Naprzeciwko ciebie czasami nie widać, nie? A wyłączenie świateł po prostu powoduje, że dookoła ciebie lepiej widać wszystko, nie? Czekaj, tędy? Tak, tak, dobrze, jedź. Jakoś i tutaj zaraz. Zapamiętałem trasy. I tutaj zaraz w lewo. Już widzę jakieś światło. Coś? No. Przecież tutaj zaobserwowałem, że kwiaty świecą, tylko nie wiem, czy to tylko w demo, czy... W pełnej też tak jest. Jeszcze nie spotkałem w pełnej, wiesz? Są takie małe kwiatki czerwone i one światło. Tak, tak. Nie? Jak tam? Zobaczymy, jak z tymi punktami warsztatu. No, u mnie chyba będzie. Dobra. Plus 0 punkty warsztatu dało mi, ale warsztat jest... Na warsztacie jest 2 na 4 chyba. Dobra, udało się. O. Dobra. I co, na wodzie skrzyniowej lecimy dalej, co? O. Uzupełnione zapasy, mamy wszystko. Ale wiesz co?
A dawaj spróbujemy może tamtym pomarańczowym samochodem. Okej. Okay. Tylko ja wezmę sobie go tutaj. Aha, w sumie mogę sobie tego odparkować. Nie potrzeba do niego jechać, bo wystarczy się przełączyć po prostu. To też go gdzieś tu zaparkuję swojego. Ciekawe, kiedy wyjdą mody na tą pełną wersję. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. A są przecież mody jakieś tam. Znaczy no, na oficjalnej stronie są tylko do wersji demo. Grałem już na modach w ogóle. Fajna zabawa jest. No, domyślam się. No, fajne są te mody. Widziałem, są jakieś nowe samochody i inne pierdoły. Fajnie to wygląda. No, na przykład można dorożką jeździć. To jest ciekawa sprawa. To mi niestety ten mod nie działał. I tutaj się koła same ten wracają do tej pozycji. Tak, to też jest plus. Tak, to ciężko tymi kręcić ciągle. No dokładnie. Okej, okay, i załaduję sobie to na dworze. A może bezpieczniej byłoby, gdybyś ty wziął z żurawiem i przyczepę, a ja bym wziął to do naprawiania. Jak myślisz? Oj tam, ale to przecież poszło nam bez problemu tymi autami. A w razie czego to się wrócimy? Przecież mamy tutaj swoje te, nie? Jak te gdzieś tam odparkujemy, jak się nie uda. Spokojnie. No, okej. Okay. Nie siodło, tylko skrzynia. A, i koła zmienię. No, te koła nie wyglądają na zbyt na terenowe. Ale dobra. No, zobacz na bieżnik. No. Dobra, bieżnik jest spoko. Ale są wąskie w stosunku do tych, co mieliśmy, nie? No, znacznie węższe. Jedź pierwszy. Aha, bo tu tam czekasz gdzieś z tyłu. No, ale jedź prosto. Okay. Ja zrobię tutaj na drobie drogi i akurat będziemy jechać. Mam nadzieję, że się nie zgubię, bo ja często się gubię. Nie, po prostu jedź prosto tą drogą. A już jesteś z przodu, mogę cię gonić. No i tu w lewo. Aha. O, właśnie. No, tutaj akurat pamiętam. Dalej może być problem, ale damy radę. O, nie. A ja już dopełniam 8 uszkodzeń. Kurde, to auto daje nawet w tym błocie radę bez blokady dyferencjału i AUD. No. Dramat. Nieźle. W błocie jest według mnie nawet lepszy niż tamten, co nie jechaliśmy. No, tylko strasznie dużo przed sobą błota pcha. Tak, i te uszkodzenia. No. Przede wszystkim. Teraz zobaczymy, jak się spisze na tym jeziorku. I też zapewne na kamieniach będzie słabiej mu szło, bo jest jednak znacznie niżej zawieszony. Tak. No to jest taki Bugatti Veyron wśród tych wszystkich tu samochodów. Czekaj. O, Veyron. Mamy tak. Jesteś tam z tyłu, czy...? Tak, daj radę, jedź, spokojnie. No, powiem ci, że na tych wybojach zdecydowanie gorzej. W sensie uszkodzenia, nie? Ja już mam 38. Ja mam 32. No tutaj tej górki nie musimy się chyba obawiać, no chyba że zjazd, bo tu możemy uszkodzeń nabrać. Ja myślę, że podjazd będzie gorszy w tym samochodem. Mówisz? Ale w razie czego to do tamtych się wróci i też się zaliczy mapkę, nie? Mhm. Przecież ich nie zostawialiśmy jakoś daleko, więc nie ma problemu. Dobra, zjechałem na hamulcu cały czas, tylko 32 uszkodzenia, więc jest okej. 32 uszkodzenia więcej, znaczy się. No. Kurczę, ale tu kolejny za sobą zostawiłeś, ja dziękuję. Tak, a wiesz co, na multiplayerze nie ma tak, że widzisz moje kolejne, bo to tak? Jest właśnie tak dziwnie, że ja widzę tylko swoje, a ty widzisz tylko swoje. Ja tu pcham dużo piachu, znaczy ziemi, ciężko nazwać piachem. Nie, no tak właśnie
jak dzisiaj grałem, to też kolejne zostawiłem, a kolega ich już nie widział. Tak samo jest z przyczepami i tymi. Jak ci kłody spadną z tej z ciężarówki, to też nikt jej nie widzi oprócz ciebie. No, wiem. Kurde, ale w ziemi to się nieźle ryje. No ale mimo to daje radę. Chociaż powiem ci, że może być problem, jak będziemy mieli drzewo. Chyba tutaj jednak szersze opony lepiej dają radę. No to się będą bardziej tak wbijać w tą glebę. Szersze? Nie, to właśnie te węższe. Te węższe, nie no. Ja już tutaj właśnie wyjeżdżam. Okej. Ty już zjechałeś? O kurde, zjeżdżam właśnie. Aha, jedno to... uderzenie, 74 uważaj. Uszkodzenia. No ja cały czas hamulec miałem. Ja nie, ja na jedynce plus normalnie. Na jedynce plus z takiej górki? No jak? O, no nieźle zasuwasz, fakt. I tylko raz uszkodzenia tam miałem. Czekać, czy jechać dalej? Jak chcesz, to masz poczekać. Kurde, ale on wyskakuje, to skubaniec. To ja tylko zjadę na ten twardszy jakiś tam. Okej, okay, ale skacze na tych kamieniach. Ale ryje się pięknie. No. Skubany na tej jedynce plus. Wariat normalnie. Muszę spróbować, ale chociaż z drewnem to będzie trochę niebezpieczne. Krótkie kłody, ładujemy. I ostatni przejazd. Okej, okay, dobra, to ja czekam tutaj na górce. Mhm. Po drodze będziemy mogli się naprawić, więc nie będzie problemu. Gorzej teraz z tym podjazdem. Szczerze mówiąc, mam poważne obawy co do tego, że nam się to uda. Damy radę. Spróbuj tam, jak już wyjeżdżasz, nie? To od razu rzucić tą jedynkę plus. No to nie jest takie łatwe, bo to musi być... Wiem. Musi być troszeczkę z auto rozpędzone. Znaczy auto, ciężko to nazwać autem. No to w sumie ten już można go nazwać autem.